Policja zatrzymała 2 18-latków, którzy prowadząc transmisję w internecie, znęcali się nad 2 młodymi kobietami. Kiedy o sprawie zrobiło się głośno, nastolatkowie wyjechali za granicę. Zostali zatrzymani tuż po powrocie do Polski. W prokuraturze okręgowej w Katowicach obydwaj usłyszeli już zarzuty. Paweł Jędrusik. Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad pokrzywdzoną, nieudzielenia pomocy i usiłowania obcowania płciowego z jedną z kobiet. Dodatkowo jeden z podejrzanych będzie odpowiadał za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Podejrzani zostali przesłuchani, złożyli wyjaśnienia, nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i w trakcie tych wyjaśnień umniejszali swoją rolę w zdarzeniu. Do zdarzenia doszło 17 listopada na terenie Bytomia i Gliwic. 2 18-latków zdaniem prokuratury miało dopuścić się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu 2 młodych kobiet. Chodziło o znęcanie się nad półnagą pijaną dziewczyną. Całe wydarzenie transmitowali w internecie. Później wyjechali za granicę. Kryminalni ustalili, kiedy ci dwaj mężczyźni zamierzają wrócić do Polski. W ubiegły weekend, dokładnie w sobotę, późnym wieczorem, zatrzymali pojazd, którym przemieszczało się tych 2 nastolatków. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. To nie pierwsze tego typu zdarzenie w ostatnich latach. Tak zwani patostreamerzy zdobywają dużą popularność, a finansują ich widzowie. Udało się przygotować przepisy, które określają definicję patostreamingu, dzięki czemu przestępstwo to może być ścigane i sądy mogą orzekać kary wobec sprawców tego typu czynów zabronione. Kiedy przebywali za granicą, jeden z zatrzymanych 18-latków wulgarnie wypowiadał się o wiceministrze sprawiedliwości. Zapewne nie spodziewał się, że z wymiarem sprawiedliwości spotka się tak szybko.